Witam, moi drodzy. Na wstępie chciałem podziękować wszystkim za nowe subskrypcje, za komentarze pod poprzednim filmikiem. Też dziękuję Kasiu, że mnie odwiedził i zostawił mi tam komentarz. Też jestem wdzięczny, to bardzo miłe. Fajnie, że to wsparcie jakby do niego dotarło, no bo kochani, nie oszukujmy się, dużo ludzi jest za tym, żeby wygrał Norman Park w walce z Don Casio. I mnie to bardzo dziwi. Bo zobaczcie, Park jest Irlandczykiem, tak? A Don Casio jest Polakiem. Można powiedzieć, że to jest rozgrywka taka międzynarodowa nawet. To nie chodzi o to, żeby nie lubić inne narody czy co, ale żeby wspierać swoich. Na przykład jak Szpilka walczył z Wilderem, no to wiadomo, że się kibicowało tam, dajmy na to, Szpilce, bo to tam Polak czy Kownacki z kimś tam walczył, no to się kibicowało Kownackiemu, bo to Polak. Wiadomo, że Kasia jest kontrowersyjną postacią dla wielu osób. No z racji tego, że jest pewny siebie, mówi co myśli. Ja uważam, że to jest też jakby godne pochwały, ale Polacy też nie lubią chyba osób pewnych siebie, bo nie oszukujmy się, nasz kraj jest piękny, ale dużo jest tu osób takich zakompleksionych, myślę, które nie potrafią walczyć o swoje marzenia, wstydzą się tam przed innymi w jakikolwiek sposób pokazać z innej strony, że coś robią, że mają swoje zainteresowania. Często każdy chce się tutaj przystosować do grupy. No i to jest ten problem. Natomiast jak mówiłem, Kasia jest osobą barwną, kolorową i jest pewny siebie, ja go rozumiem. No bo skoro czuję, że wygrano, to co mam mówić, że nie wiem, że przegra, albo że nie wiem, zobaczymy. No, uważam, że powinien sobie w boksie z Parkiem poradzić z racji tego, że on, że bazą Kasia jest boks jakby. Jak mówiłem w poprzednim filmiku, no, a Park walczył w tym MMA, zresztą dużo walk miał przegranych też. No i nie wiem, ja bym obstawił Casio. No, ale to właśnie tak niefajne w sumie dla mnie, że Casio to jest w sumie też Polak, nasz rodak, jakoś się źle nigdy o Polsce nie wypowiadał. Jest, moi drodzy, hejtowany i wiele osób mówi, że jest za tym, żeby Norman Park wygrał. Niektórzy też przypomną, jak walczył z Gamrotem też, czy by byli za nim, czy za Gamrotem na przykład. No i to jest tak, to jest ten problem tam. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że kochani, Casio wygra, że w ogóle pieniędzy nie obstawiałem, ale typowałem galetą dziewiątą, mam nadzieję, że to lepiej wytypuje. Moi drodzy, no i co ja jeszcze chciałem powiedzieć, że w niedzielę będzie konferencja pod twoim MMA 10 bodajże i też, kochani, będzie też mecz Polaków w eliminacjach do Mistrzostw Świata, no ale dzisiaj nie o piłce dzisiaj. Też chciałem porozmawiać o innych walkach, interesujących wydarzeniach sportowych, które nadchodzą, mianowicie na przykład taka walka, która ma się odbyć, Fury z Joshuą. No tutaj tytuł Mistrza Świata Joshua odebrał Ruizowi, natomiast Tyson Fury odebrał tytuł Wilderowi.
Moim zdaniem to faworytem w tym starciu Fury Joshua jest Tyson Fury ze względu na swój luz, na to jak jest nieprzewidywalny, jak potrafi zaskoczyć, po prostu na swój ze względu na swój nieszablonowy sposób walki. Na pewno będzie fajna walka, no bo Tyson Fury zawsze dostarcza emocji w ringu i poza nim też na konferencjach prasowych i tak dalej. No i moi drodzy, następna walka, którą chciałbym tam omówić, to Szpilka Różański, która też się zbliża, też ma być w maju bodajże. No i tak, jeżeli Szpilka będzie walczył tak jak walczył w swoich latach świetności, można to powiedzieć, jak walczył na przykład z Wilderem do momentu nokautu, czyli będzie ładnie pracował na nogach, będzie tam ładnie schodził, nie będzie mówiąc przenośni pajacował, nie będzie tam schodził do lin i się tylko zasłaniał gardą i albo w ogóle opuszczał ręce, no to kochani, no to ma szansę wygrać, jak nie da się stłamsić w pierwszych rundach Różańskiemu, tylko jak dobrze podejdzie psychicznie do tej walki. No ale jak źle podejdzie, no to Różański może go nawet tam znokautować. No to może to na pewno też dla niego jest ważna walka. I on ma dużo do ugrania, natomiast Szpilka też jakby to coś ma do udowodnienia. Czekamy na tą walkę. No i ja chciałem jeszcze powiedzieć o tym Okolie, nie? No, Okolie nadal niepokonany po tym, jak pokonał Nikodema Jezewskiego. I to była dla niego, dla Nikodema bardzo ciężka walka. No to tak samo teraz niedawno pokonał Okolie Głowackiego, nokautując go. I to też dla Głowackiego była ciężka walka w ogóle, jakby. No. Nie miał, kochani, jak podejść, bo go właśnie tą swoją przednią nogą Okolie zastawiał i pokonał go swoim zasięgiem ramion, umiejętnym wykorzystywaniem właśnie tego zasięgu, tymi ciosami takimi bitymi z daleka, no i ten potworny hak bodajże, na brzuch, na wątrobę bodajże, no. No takie ciosy, kochani, bo one potrafią zabrać tlen, potrafią położyć, a wiadomo, że Okolie to przysłowiowy silny koń też jest w tej wadze. No i co? I tyle. I czekamy na te walki, czekamy na te gale. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.